Pamiętacie jeszcze te moje ostatnie kilka filmów, w których przyglądaliśmy się mroczniejszym zakamarkom internetu, a w zasadzie mroczniejszym zakamarkom YouTube'a? Analizowaliśmy dosłownie chore rzeczy, które absolutnie nie powinny występować na tej platformie, takie jak kropka w wyszukiwarce czy ten cały Pipergate. Szczerze mówiąc, podniosły styl tamtych materiałów i ogólnie mega mocny temat był dość ciężki. A mnie naszła ochota, by jeszcze trochę ponurkować w tych mroczniejszych zakamarkach internetu, zatem dzisiaj wracamy do tematu, tylko że opowiemy sobie o czymś bardziej przyziemnym, troszkę bardziej prymitywnym i czymś znacznie nam bliższym. Bowiem dziś przeniesiemy się w kilka dziwniejszych miejsc na YouTube, by przeanalizować pewne kanały i treści na nich publikowane. Mam oczywiście na myśli kanały, czy też stricte konkretne materiały, których tematykę czy symboliczne znaczenie naprawdę ciężko przeanalizować. Cześć, ja jestem Mondor i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym właśnie zajmiemy się naprawdę dziwnymi zakamarkami YouTube'a. Jeszcze nie zacznijmy ten materiał, strzelę kciuka w górę pod tym filmem. 2500 like pod tym materiałem do końca tygodnia, to będzie bardzo fajnie, a twój przyszły tydzień będzie naprawdę kozacki. Najlepszy w twoim grudniu. Tak jest, mam nadzieję, że nam się uda. Poza tym koniecznie zostaw suba na kanale, jak jesteś nowy, bowiem dobijamy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Coraz mniej czasu, a droga również coraz mniejsza, więc mam nadzieję, że nam się uda. Powinno się udać. Niech się uda. Skoro już formalności mamy za sobą, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść do kilku naprawdę dziwnych zakamarków YouTube'a. Na pierwszy ogień pójdziemy z czymś nie niesamowicie przerażającym, ale dziwnym jak jasny gwint. Poważnie, to jest chyba najbardziej posrana rzecz, jaką widziałem od bardzo dawna. Mówimy o kanale Uncle Scary, czyli straszny wujek. I tak, nie jest to pierwszy kanał tego gościa, a co najmniej drugi, ponieważ poprzedni został usunięty przez YouTube'a z powodu łamania regulaminu czy coś, zatem to chyba mówi wam bardzo wiele o tym, co zaraz zobaczycie. Jego obecny kanał istnieje od lutego bieżącego roku i od tamtej pory gość wrzucił grubo ponad kilka tysięcy materiałów, bowiem w skali miesiąca jest ich, no może, troszeczkę poniżej tysiąca. Gość jest w stanie wrzucić od kilku do wręcz niekiedy kilkunastu filmów jednego dnia, z czego większość nie przekracza nawet minuty, niemniej to już samo w sobie jest totalnie dziwne. Co do samych materiałów tu publikowanych, na pierwszy rzut oka nie zdają się być jakoś bardzo nadzwyczajne. W dużej mierze mamy tutaj mężczyznę w średnim wieku, który opowiada o horrorach, a do jego zamiłowania względem tego specyficznego gatunku filmowego zaraz przejdziemy. Część jego filmów wydaje się być nagrywana starą kamerą VHS, taką pochodzącą z wczesnych lat 90. Same treści są dość, no nie wiem, zróżnicowane. Począwszy od właśnie opowiadania o horrorach, poprzez nagrania nie mające ani krzty sensu, aż po te dziwne filmy z wykorzystaniem kukieł halloweenowych. W opisie kanału autor wspomina, iż po latach biegania został zamknięty, niemniej ma nadzieję, że wkrótce powróci. Dodatkowo zamieszcza tam uwagę, która informuje, iż niektóre materiały na jego kanale mogą być zbyt intensywne dla pewnych widzów, a poza tym pod jego kanał na YouTube podpięty jest jego profil na Facebooku, który tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że gość naprawdę mocno przepada za horrorami. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy sądzicie o jego twórczości, z chęcią poczytam wasze opinie. Sam mogę przyznać od siebie, iż ten kanał to coś totalnie egzotycznego, czego nie spodziewałem się spotkać na YouTubie. Years. This is why it's important to take care of our oceans and all that. Protect our oceans and all that. And what the corporate jackals and all that. And see what we get what we deserve and all that. It seems that things happen. All things happen. Okay, what part three of our movie? Kolejną rzeczą, której chciałbym się przyjrzeć w tym materiale, są bez wątpienia niektóre animacje autorstwa Davida Firtha. Tak, to ten ocalat Fingers, który kocham nad życie,
ale co niektóre jego twory są naprawdę dziwne. Nie no, nie będę używał tego słowa kolejny raz, nie jesteśmy w 2019. W każdym razie nie wiem jak skomentować co niektóre elementy jego twórczości. Przykładowo materiał Sock 6, który David opublikował 31 października 2020 roku. Ten materiał momentami jest tak szokujący, że naprawdę nie wiem co powiedzieć i szczerze, fajnie byłoby go odzobaczyć. Poprzednie części Sock również należą do naprawdę niespotykanych rzeczy w internecie. W tym co bardziej negatywnym znaczeniu tego słowa, niemniej nie są aż tak szokujące jak część szósta. W zasadzie samo twierdzenie, że cała twórczość Davida, cały jego kanał to totalnie dziwne miejsce w internecie, nie powinno chyba nikogo dziwić, bo to naprawdę specyficzny twórca. Niemniej niekiedy jego animacje to jest już totalnie inny poziom dziwności na tej platformie. Jak samo Salad Fingers jest jedną z moich ulubionych rzeczy typu bajka dla dorosłych, tak cała reszta rzeczy, które stworzył, a raczej ich przeważająca większość, budzi we mnie totalne obrzydzenie. Jeżeli pamiętacie WebDriver Torso, rzeczą, którą zobaczycie teraz, będzie chyba coś bardzo podobnego. Jak pewnie pamiętacie, WebDriver Torso służy YouTube'owi jako miejsce do testów. Według wielu ludzi kolejne miejsce w internecie, do którego was zabiorę, czyli kanał Burden, jest czymś na modłę właśnie miejsca testów dla YouTube'a, tylko że względem rzeczy na tyle szokujących, że nie warto je publikować. I tak, miejcie na uwadze, że tak sądzi tylko specyficzna grupa ludzi, która niejako zajmowała się kanałem Burden. I to właśnie był dla nich główny wniosek. Nie dam sobie uciąć ręki za te słowa, bo nie jestem ich pewien, jest to raczej taka teoria, która może być wyjaśnieniem tego wszystkiego, ale nie musi. W każdym razie, jeżeli mówimy o kontrowersjach i szokujących rzeczach, które algorytm może zbanować, ten kanał ma to wszystko. To jest dosłowny miszmasz, takie apogeum wszystkiego co kontrowersyjne, wszystkiego co my twórcy nie możemy wstawić na tą platformę. I właśnie to wszystko posiada ten kanał. Wypadki drogowe, jakieś niepokojące treści, takie edgy strasznie. Screamery czy materiały nieposiadające sensu, absolutnie. Ten kanał to jest po prostu groza w najczystszej formie. Jeżeli wspomniana teoria nie jest prawdziwa, a patrząc na niego tak mi się wydaje, fajnie byłoby gdyby YouTube się tym zainteresował i zdjął to wszystko. A ostatnią rzeczą na dziś, której chciałbym się przyjrzeć, będzie twórczość Jacka Staubera. I tak, jego kanał to ponownie coś na wzór nowoczesnej sztuki osadzonej w horrorze, tak samo jak kanał Davida Firfa, tyle że znowu jest dość specyficzna. I tutaj nie chciałem się stricte odwoływać do całej twórczości tego gościa, bo nie znam jej i nigdy nie byłem jakimś fanem Jacka, a do jednego specyficznego tworu tego artysty. Mianowicie do filmu Opal, który został wyeliminowany na Adult Swim 30 października 2020 roku. Historia tu przedstawiona skupia się na postaci dziewczynki imieniem Opal. A sam film przedstawia jej historię w pozornie nawiedzonym domu, znajdującym się na jej ulicy. Relatywnie to naprawdę niepokojąca rzecz, tylko że w naprawdę słodki sposób. Bowiem nie epatuje bezsensowną przemocą, jak niektóre rzeczy autorstwa Firfa. Jest raczej bardzo spokojny, a co za tym idzie mroczny. Sama animacja sprawia wrażenie, jakby postaci były stworzone z gliny. Szczerze powiedziawszy, naprawdę świetnie się to ogląda, niemniej wpisuje się to niejako w ramy rzeczy, które określamy mianem dziwnych. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym filmie, a tymczasem zobaczcie kilka jego chyba najlepszych scen.
to bring me my cigarettes. Hey! We see you, oh boy, your troubles are miles away. We see you, oh boy. And in our eyes. No i to chyba tyle z lądowania, czy też nurkowania w tych dziwniejszych częściach YouTube'a. Szczerze mówiąc, brakowało mi tego, a ten film jest dla mnie niejako ulgą. Nie jestem pewien, czy finalnie go opublikuję i co koniec końców z niego wyjdzie. Bowiem jest to swoista mieszanka części rzeczy, którymi zajmowałem się na przestrzeni ostatniego miesiąca, a ciężko byłoby na ich temat zrobić oddzielny materiał. Ale nie wiem, zobaczymy, co koniec końców z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że dzisiejsza podróż wam się spodobała i że przekonaliście się o kilku co dziwniejszych i mroczniejszych zakamarkach YouTube'a. Jeśli film się spodobał, strzel pod nim kciuka w górę, zostaw także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, ponieważ dobijemy 100 tysięcy widzów do końca tego roku. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz koniecznie w komentarzu dziwny film. A poza tym wpadaj na mojego Discorda, Instagrama i całą resztę, wszystkie linki masz w opisie. No i cóż, tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale, ja bardzo dziękuję za jego oglądanie raz jeszcze, mówi do was Mondar. Życzę wam wszystkim miłego, wspaniałego dnia, do usłyszenia wkrótce, trzymajcie się ciepło. Cześć!